Otwieram 37. sesję Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie podpisów radnych zamieszczonych na kartach do głosowania stwierdzam prawomocność obrad. W sesji bierze udział 21 radnych. Witam serdecznie zastępców przewodniczącego Rady Miasta, panią Katarzynę Basak, pana Leonarda Boiwko, pana Janusza Pasjaka. Witam zastępcę burmistrza, pana Krzysztofa Hećmana. W związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu zagrożenia epidemiologicznego informuję, że 37. sesję Rady Miasta zwołałem w trybie korespondencyjnym. Porządek obrad oraz materiały na sesję zostały dostarczone wszystkim radnym wraz z kartami do głosowania. Przystępujemy do realizacji porządku obrad. Na podstawie ważnie oddanych głosów stwierdzam, że protokół z obrad 36. sesji Rady Miasta został przyjęty. Punkt 3 porządku obrad. Na podstawie ważnie oddanych głosów stwierdzam, że informacja z działalności burmistrza miasta w okresie międzysesyjnym została przyjęta przez Radę Miasta do wiadomości. Punkt 4 porządku obrad. Ocenę zasobów pomocy społecznej dla gminy miejskiej Bartoszyce za 2020 rok otrzymali wszyscy radni. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny pozytywnie zaopiniowała ocenę. Na podstawie ważnie oddanych głosów stwierdzam, że ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy miejskiej Bartoszyce za 2020 rok została przez Radę Miasta przyjęta do wiadomości. Punkt 5a porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziałów w nieruchomości na rzecz współwłaściciela otrzymali wszyscy radni. Jest to projekt oznaczony numerem 4/37. Komisja Gospodarki Miejskiej projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. I tutaj poproszę pana wiceprzewodniczącego, pana Leonarda Boiwko, o odczytanie imiennych wyników głosowania dotyczących tejże uchwały. W przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości na rzecz współwłaściciela. Za podjęciem uchwały głosowali Adamczyk, Joanna, Azarewicz, Tadeusz, Baranowska, Grażyna, Masak, Katarzyna, Binięda, Anna, Darski, Witold, Dubicki, Stanisław, Duda, Krystyna, Jędryczka, Lucyna, Kaczmarek, Urszula, Kapusta, Ewa, Kapuściński, Karol, Lidziński, Marek, Lipiejko, Zbigniew, Machniewska, Wioletta, Pasjak, Janusz, Pisarska, Ewa, Puszko, Jarosław, Sarzyński, Ryszard, Zabocka, Elżbieta. Przeciw głosował Boiwko Leonard. Dziękuję. Na podstawie ważnie oddanych głosów na kartach do głosowania stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. Jak słyszeliśmy, za uchwałą głosowało 20 radnych, przeciw 1, wstrzymało się 0. Punkt 5b porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie budynku położonego przy ulicy Bohaterów Warszawy w Bartoszycach, stanowiącego własność gminy miejskiej Bartoszyce. Otrzymali wszyscy radni. Jest to projekt oznaczony numerem 2/37. Komisja Gospodarki Miejskiej projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Tutaj też proszę pana przewodniczącego o odczytanie imiennych wyników głosowania. W sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie budynku położonego przy ulicy Bohaterów Warszawy w Bartoszyce stanowiącego własność gminy miejskiej. Za podjęciem uchwały głosowali Adamczyk, Joanna, Azarewicz, Tadeusz, Baranowska, Grażyna, Basak, Katarzyna, Binięda, Anna, Darski, Witold, Dubicki, Stanisław, Duda, Krystyna, Jędryczka, Lucyna, Kaczmarek, Urszula, Kapusto, Ewa, Lidziński, Marek, Lipiejko, Zbigniew, Machniewska, Wioletta, Pasjak, Janusz, Pisarska, Ewa, Puszko, Jarosław. Od głosów wstrzymali się Boiwko Leonard, Kapuściński, Karol, Puszko, Jarosław, Sarzyński, Ryszard, Zabłocka, Elżbieta. Dziękuję. Na podstawie ważnie oddanych głosów na kartach do głosowania stwierdzam, że uchwała została podjęta większością głosów, gdyż za uchwałą głosowało 17 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 4 radnych. Punkt 5c porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu w drodze komunalizacji. Jest to projekt oznaczony numerem 3/37. Komisja Gospodarki Miejskiej projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Proszę pana przewodniczącego o odczytanie imiennych wyników głosowania. W sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu w drodze komunalizacji za podjęciem uchwały głosowali
Adamczyk Joanna, Zarewdzi Tadeusz, Wolanowska Grażyna, Basak Katarzyna, Binięda Anna, Darski Witold, Dobicki Stanisław, Duda Krystyna, Jędryczka Lucyna, Kaczmarek Urszula, Kapusto Ewa, Kapuściński Karol, Lidziński Marek, Lipiejko Zbigniew, Machniewska Wioletta, Pasjak Janusz, Pisarska Ewa, Puszko Jarosław, Sarzyński Ryszard, Zabłocka Elżbieta. Od głosu wstrzymał się Boiwko Leonard. Dziękuję. Na podstawie ważnie oddanych głosów na kartach do głosowania stwierdzam, że uchwała została podjęta większością głosów, gdyż za uchwałą głosowało 20 radnych, przeciw 0, przy jednym głosie wstrzymującym się. Punkt 5d porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce. Jest to projekt oznaczony numerem 4/37. Komisja Gospodarki Miejskiej projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Proszę pana przewodniczącego o odczytanie imiennych wyników głosowania. W sprawie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce za podjęciem uchwały głosowali Adamczyk Joanna, Azarewicz Tadeusz, Baranowska Grażyna, Basak Katarzyna, Binięda Anna, Boiwko Leonard, Darski Witold, Dobicki Stanisław, Duda Krystyna, Jędryczka Lucyna, Kaczmarek Urszula, Kapusta Ewa, Kapuściński Karol, Lidziński Marek, Lipiejko Zbigniew, Machniewska Wioletta, Pasjak Janusz, Pisarska Ewa, Puszko Jarosław Sarzyński, Ryszard Zabłocka, Elżbieta. Głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było. Dziękuję. Na podstawie ważnie oddanych głosów na kartach do głosowania stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 5e porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Górowo i Ławeckie dotyczącego zapewnienia posiłku osobom tego potrzebującym, a objętym pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Ławeckim. Jest to projekt oznaczony numerem 5/37. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Proszę pana przewodniczącego o odczytanie wyników głosowania. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminą Górowo i Ławeckie dotyczące zapewnienia posiłku osobom tego potrzebującym, a objętym pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie i Ławeckim za podjęciem uchwały głosowali Adamczyk Joanna, Zarewicz Tadeusz, Baranowska Grażyna, Basak Katarzyna, Binięda Anna, Boiwko Leonard, Darski Witold, Dobicki Stanisław, Duda Krystyna, Jędryczka Lucyna, Kaczmarek Urszula, Kapusto Ewa, Kapuściński Karol, Lidziński Marek, Lipiejko Zbigniew, Machniewska Wioletta, Pasjak Janusz, Pisarska Ewa, Puszko Jarosław, Sarzyński Ryszard, Zabłocka Elżbieta. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Dziękuję bardzo. Na podstawie ważnie oddanych głosów na kartach do głosowania stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 5f porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. Jest to projekt oznaczony numerem 6/37. Komisja Programowa i Budżetu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Proszę pana przewodniczącego o odczytanie imiennych wyników głosowania. W sprawie zmiany budżetu za podjęciem uchwały głosowali następujący radni: Azarewicz Tadeusz, Baranowska Grażyna, Basak Katarzyna, Binięda Anna, Dobicki Stanisław, Duda Krystyna, Kaczmarek Urszula, Kapusto Ewa, Lidziński Marek, Lipiejko Zbigniew, Machniewska Wioletta, Pasjak Janusz, Pisarska Ewa, Sarzyński Ryszard. Wstrzymali się Adamczyk Joanna, Jędryczka Lucyna, Kapuściński Karol, Puszko Jarosław. Przeciwni podjęciu uchwały byli Boiwko Leonard, Zabłocka Elżbieta. Oddano jeden głos nieważny. Głos ten oddał radny Witold Darski. Dziękuję. Na podstawie ważnie oddanych głosów na kartach do głosowania stwierdzam, że uchwała została podjęta większością głosów, gdyż za uchwałą głosowało 14 radnych, przeciw 2, wstrzymało się 4 radnych, jeden głos, jak słyszeliśmy, nieważny. Punkt 5g porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie miejskiej Bartoszyce i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych. Jest to projekt oznaczony numerem 7/37.
Komisja Programowa i Budżetu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Poproszę pana przewodniczącego o odczytanie imiennych wyników głosowania. W sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych przypadających gminie miejskiej Bartoszyce i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych, za podjęciem uchwały głosowali Adamczyk Joanna, Azarewicz Tadeusz, Baranowska Grażyna, Basak Katarzyna, Binięda Anna, Darski Witold, Dubicki Stanisław, Duda Krystyna, Jędryczka Lucyna, Kaczmarek Urszula, Kapusto Ewa, Lidziński Marek, Lipiejko Zbigniew, Pasjak Janusz, Puszko Jarosław, Sarzyński Ryszard, Zabłocka Elżbieta. Przeciw oddano jeden głos, bo Iwko Leonard, wstrzymało się trzech radnych, a mianowicie Kapuściński Karol, Machniewska Wioletta i Pisarska Ewa. Dziękuję. Na podstawie ważno oddanych głosów na kartach do głosowania stwierdzam, że uchwała została podjęta większością głosów. Za uchwałą głosowało 17 radnych, przeciw 1, wstrzymało się 3 radnych. Informuję, że imienne wykazy głosowań radnych będą umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta. Punkt 6 porządku obrad. W okresie międzysesyjnym interpelacje, zapytania i wnioski zgłosili pani radna Katarzyna Basak, wniosek dotyczący ewentualnego oznaczenia znakami drogowymi ulicy Cynkowej, odpowiedź udzielono na piśmie. Wniosek dotyczący ponownej interwencji w sprawie dojazdu do garaży wzdłuż ulicy Poniatowskiego, odpowiedź udzielono na piśmie. Wniosek dotyczący remontu dróg dojazdowych do ulicy Traugutta, odpowiedzi udzielono na piśmie. Pan radny Karol Kapuściński, zapytanie dotyczące naprawy drewnianej nawierzchni kładki na rzece Suszyca przy ulicy Leśnej, odpowiedzi udzielono na piśmie. W punkcie 7 porządku obrad informuję, że w okresie od ostatniej sesji do Rady Miasta wpłynęły m.in. pisma. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność w części uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miejskiej Bartoszyce. Skierowałem to pismo do Komisji Gospodarki Miejskiej. Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność w części uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miejskiej Bartoszyce na lata 2021-2025 skierowałem do Komisji Gospodarki Miejskiej. Petycja w sprawie zasad wynajmowania lokali skierowałem do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie działalności Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach skierowałem do Komisji Samorządowych i Bezpieczeństwa. Do wiadomości otrzymaliśmy pismo dotyczące likwidacji Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach. Skierowałem to pismo do Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny i do Komisji Gospodarki Miejskiej. W dniu dzisiejszym wpłynęły pytania radnego Karola Kapuścińskiego i skieruję je do burmistrza, który udzieli odpowiedzi na piśmie. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 36. sesji Rady Miasta Bartoszyce. Państwu tutaj obecnym dziękuję za obecność.